Bolonka to bardzo trudna metoda spławikowa, wymagająca dużej wprawy oraz właściwie dopasowanego sprzętu i przede wszystkim odpowiedniego łowiska. Jednak jeśli wszystkie te trzy warunki są spełnione, mamy sporą szansę na sukces. W Polsce niewiele jest łowisk, gdzie możemy wykazać się bolonką. Nasze rzeki i kanały są albo za płytkie, albo za szybko płyną, lub mają nierówne, pokryte zaczepami dno, co przy metodzie bolońskiej stanowi naprawdę duży problem. Wśród polskich łowisk, które idealnie nadają się do bolonki, na pewno trzeba wymienić Wisłę w okolicach Krakowa czy w Tyńcu pod malowniczo położonym klasztorem. Podobnie głęboka i wolno tocząca wody jest Odra w Szczecinie i okolicach. Można również skorzystać z licznych rzek portowych uchodzących powoli do morza, a i na innych rzekach jak Warta czy Noteć można znaleźć sobie odcinek czy stanowisko, gdzie jest głęboko, a nurt jest równy i płynie na 2 do 5 gram. W dzisiejszym filmie chciałbym jednak wyjść poza granice naszego pięknego kraju i ruszyć na zachód do naszych najbliższych sąsiadów, Niemców. Choć bolonkę wymyślono we Włoszech, to jeśli chodzi o łowienie leszczy, to moim zdaniem Niemcy nie mają sobie równych w Europie. Ich kanały, którymi gęsto poprzecinali cały swój kraj, służą żegludze śródlądowej, dlatego są głębokie, mają piaszczyste, czyste dno i licznie mieszkają w nich wielkie ławice leszczy. Kamienie i skały, które umacniają brzegi tych kanałów, często sięgają 15 do 17 metrów od brzegu, więc użycie tyczki stanowi tam spory problem. Żeby sięgnąć piaszczystego dna, trzeba rzucić dalej, najlepiej 18-20 metrów od brzegu, a czasami nawet i jeszcze dalej. Bolonka jest naturalnym wyborem w tych okolicznościach i rzeczywiście na niemieckich kanałach widać tą wędkę praktycznie wszędzie. Oczywiście powszechne użycie metody bolońskiej zaowocowało również udoskonaleniem techniki i powstaniem kilku ciekawych zestawów, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć. Naszym przewodnikiem po meandrach bolonki jest Majfibik, mój przyjaciel i doskonały wędkarz, mający doskonałe rozeznanie zarówno w łowiskach, jak i technice łowienia leszczy na bolonkę. A materiał, który zobaczycie w tym filmie, pochodzi sprzed kilku lat, kiedy to całą drużyną pojechaliśmy z bolonkami na leszcze. Zdecydowanie najtrudniejszym elementem techniki bolońskiej, od którego zależy cała reszta, jest gruntowanie. Tutaj wszystko jest płynne. Nie mamy gruntomierza, jak przy tyczce czy bacie, ani gruntówki z bojką, kiedy łowimy maczem, a wszystko dosłownie i w przenośni płynie. Pozostaje nam obserwacja spławika i indiański instynkt. Nie taki jednak diabeł straszny, jak go malują. Dzisiaj zajmę się tylko leszczem, choć w przyszłości na pewno zrobimy coś o płoci, bo połowiliśmy ich całkiem sporo i to całkiem solidnych rozmiarów. Jednak do tematu. W pierwszej kolejności należy ustalić odległość łowienia. Zazwyczaj jest to 18 do 22 metrów od brzegu. Oczywiście odległość zaznaczamy na żyłce, żeby zanęcić i łowić cały czas w jednej linii. Następnie zsuwamy cały ołów na łączenie z przyponem i zarzucamy. Kiedy spławik płynie równomiernie z nurtem kanału, nie podskakuje ani nie przytapia się, oznacza to, że żaden element zestawu nie szoruje po dnie. Najlepiej gruntować bez przyponu samym ołowiem, gdyż haczyk może się czepić dna i generować fałszywe wskazanie. Jeśli spławik płynnie przesuwa się z nurtem, mamy za mały grunt i należy go po prostu zwiększyć. Robimy to aż do momentu, kiedy spławik po krótkiej chwili od zarzucenia wyskoczy lekko na powierzchnię. Oznacza to, że ołów spadł na dno i na nim leży. Oczywiście czym więcej przegruntujemy, tym będzie to wyraźniejsze, jednak nie należy przesadzać, bo im dokładniej wygruntujemy, tym lepiej połowimy. Doskonale widać to na wolnych uciągach. Przy uciągach nieco większych moment ten jest bardzo krótki i łatwo go przeoczyć, zwłaszcza wędkarzom, którzy z bolonką dopiero się oswajają. Mamy jednak
koło ratunkowe, dodatkową podpowiedź. Kiedy nurt zaczyna nieść spławik na małym gruncie, kiedy ołów jest nad dnem, antenka idzie równiutko jak po sznurku. W momencie, gdy ołów leży na dnie, spławik co rusz przytapia się i powoli wychodzi. Ustawienie gruntu na pograniczu swobodnego spływu i lokiego przytopienia to jest nasz punkt wyjścia, przy którym cały przypon spoczywa na dnie. Ustawienie takie dobre jest na bardzo wolne uciągi. Przy uciągach szybszych podnosimy spławik w górę, kładąc trzy śruciny sygnalizacyjne na dnie. Po zarzuceniu antenka spławika i część korpusu będzie mocno wystawać ponad powierzchnię, jednak nurt szybko ją przytopi, a spławik będzie poruszał się w dół kanału, raz przytapiając się, raz wychodząc w górę w równych odstępach czasu. W tak ustawionym zestawie spławik idzie oczywiście jako pierwszy, za nim ołów główny, a na końcu haczyk z przynętą. Trzy skupione śruciny stabilizują przynętę i hamują jej bieg, opierając się o dno. W połączeniu z długim, 40-centymetrowym przyponem daje to idealną prezentację na leszcza. Brania leszcza to klasyczne zatopienia lub spektakularne, nawet przy dużych bombkach wystawki. Nikt nie bawi się tam w małe przynęty i haczyki. Królują dwie, trzy dendrobeny lub trzy kastery. Nikt nawet nie myśli tutaj o ochotce, którą natychmiast przechwytują małe 30-centymetrowe płocie. Kluczem dobrego zestawu na leszcza z głębokiego kanału jest możliwość spowolnienia ruchu przynęty. Mike uchylił rąbka tajemnicy, pokazując zestaw, który widziałem pierwszy raz w życiu. Składał się z obciążenia głównego i kilkunastu dużych stylów oddalonych od siebie o około 2 cm. Tak duża ilość śrucin ma dużo większą powierzchnię styku z dnem i większe tarcie, dlatego dużo bardziej spowalnia ruch zestawu. Oczywiście pierwsze pytanie, jakie mi się nasunęło, to czy ten różaniec się nie plącze? Nie, jeśli założymy ołowie na sztywny i gruby fluorokarbon. To właśnie z fluorokarbonu zrobiony jest odcinek zestawu od przyponu do obciążenia głównego. Oczywiście ten fluorokarbon nie może być zbyt gruby. Myślę, że 0,18 do 0,20 jest jak najbardziej odpowiedni. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. W tym przypadku trzeba jeszcze powiedzieć o ustawieniu gruntu. Przypon i ołowiane koraliki spoczywały na dnie, natomiast obciążenie główne wisiało około 5 cm nad dnem. Oczywiście po zarzuceniu, kiedy obciążenie spadło na dno, spławik wystawał nad powierzchnię, jednak po chwili nurt napinał żyłkę i przytapiał spławik, który poruszał się przytapiając i podnosząc. Przytopienia jednak były dużo rzadsze, a ruch zestawu zdecydowanie wolniejszy. Efekty takiej prezentacji przynęty były niesamowite. Każdy z nas złowił po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt leszczy i żaden z tych leszczy nie miał poniżej kilograma. Korzystając z dużej ilości czasu, wszak wieczory teraz w listopadzie są bardzo długie, warto usiąść i przygotować sobie na próbę z 2-3 takie zestawy, aby wiosną spróbować czegoś nowego i czymś nowym zaskoczyć pływające w naszych wodach leszcze. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia naszego kanału. Do zobaczenia. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Możecie zrobić to tutaj i teraz, klikając w kółko z moim zdjęciem w prawym górnym rogu. Klikając w kwadratowe zdjęcie w prawym dolnym rogu, przejdziecie do naszego sklepu internetowego leszcz.eu. Zakupy w naszym sklepie są najlepszą formą wsparcia naszego kanału, za co z góry dziękuję.